Ryszard Kowalewski. Laternik, alpinista, himalaista. Niesamowity malarz. Wartościowy człowiek. Człowiek gór. Urodzony w Lublinie, mieszkający nad morzem. Bardzo ciekawa sytuacja. I ciekawa osobowość. Mam zaszczyt gościć Ryszarda Kowalewskiego w naszym Ośrodku Kultury w Janowie Podlaskim, jak również jego wspaniałą wystawę Wybrałem Góry. Dzień dobry, witam Pana serdecznie. Witam serdecznie, Renatko. Jestem zaszczycony, że moje obrazy znalazły miejsce w kameralnej galerii Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim. Myślę, że moja wystawa przedstawi mieszkańcom tych pięknych ziem, czy przybliży raczej i przedstawi, przybliży góry świata. A akurat tu prezentuję góry Karakorum, Himalajów, góry przede wszystkim wysokie. Jest jeden tylko obraz zamarłej turni z polskich Tatr, ale tu bardziej chodzi o to, żeby pokazać urodę gór, to, co mnie w tych górach fascynuje, tym bardziej, że ja w te góry jeździłem ponad 40 lat i połowę, większą część swojego życia w górach. W jakim sensie poświęciłem górom, w górach bywałem. No i to jest owoc tego, co nazywam swoją największą pasją, czyli miłość do gór i malowanie gór. Właśnie, dwie pasje. Malarstwo i wspinaczka wysokogórska. Dwie pasje, które przeplatają się przez całe Twoje życie i dominują w zasadzie w tym życiu, ale też nadają mu sens. Ale pierwsze było malarstwo, bo ta przygoda z malarstwem zaczęła się dość wcześnie. Przecież liceum plastyczne w Zamościu to był świadomy wybór już na wiek dojrzałej osoby. Los tak reżyseruje i tak u mnie było, że skończyłem liceum sztuk plastycznych w Zamościu i moi koledzy jechali na studia artystyczne albo do Krakowa, albo do Warszawy. Ja wybrałem Warszawę. Byłem w rozterce, nie wiedziałem na jaki wydział zdawać. W końcu zdałem na wydział, wydaje się odległy od malowania, na wydział architektury wnętrz. Po drugim roku wybrałem, czy po trzecim, specjalizację projektowanie targów i wystaw. Ale w sercu miałem zawsze duszę malarza i już na studiach malowałem. Różne to były przygody z tym malowaniem. W każdym razie nie miałem kłopotów, zawsze miałem bardzo dobre oceny z malowania. No i przypadkowo trafiłem w góry. Absolutnie przez czysty przypadek, mieszkając w Akademiku w Dziekance. Jeden z moich kolegów był taternikiem, trafiłem do niego do pokoju. Tak mi zaczął opowiadać o tych górach, że moja wyobraźnia stała się ogromna, ciekawość jeszcze większa i tak się zaczęła moja kariera, że pojechałem najpierw skałki kroczyckie, Jura Krakowsko-Częstochowska, potem Tatry, potem w Alpy w 67 roku, a studia zacząłem w 62, 68 skończyłem, więc już w trakcie studiów intensywnie zacząłem wyjeżdżać w góry. Jasna sprawa, że najpierw oczarowany byłem Tatrami polskimi, bo otoczenie Morskiego Oka to jest coś bardzo bajkowego i uważam, że nic piękniejszego natura nie mogła chyba stworzyć jak Morskie Oko w polskich Tatrach, których mamy tylko 1/5, bo reszta jest po słowackiej stronie. W każdym razie w góry wsiąkłem absolutnie i potem bardzo intensywnie zacząłem się wspinać, nie tylko w Tatrach, a od początku mi to bardzo dobrze wychodziło, bo wcześniej uprawiałem trochę gimnastykę, więc nie miałem lęku przestrzeni i bardzo mnie pasjonowała wspinaczka klasyczna, czyli pokonywanie ścian przy pomocy, że się tak wyrażę, no, tego, czym nas Bozia obdarzyła, nóg i rąk. A moim celem nie było chodzenie czy udział w wyprawach narodowych na najwyższe szczyty, bo mnie interesował ten alpinizm taki klasyczny, ścianowy. Ja lubiłem pokonywać tego typu
urwiska, ściany. Nie patrzyłeś i tak dalej. Na wejścia jako na wyczyn, tak. Tylko raczej jako na sztukę. Bo ten klasyczny alpinizm możemy nazwać taką sztuką wspinaczkową w cudzysłowie, bo jednak to wymaga wiedzy, wytrzymałości, wytrwałości i odpowiednio wyćwiczonego ciała. Powiem tak. Ja przeszedłem taką klasyczną drogę. W tych czasach tak się to robiło. Najpierw były skałki, potem Tatry, potem wyjazd z góry wyższe, Alpy. Na ogół i tak u mnie to było, Alpy, Dolomity, a potem dopiero góry wysokie. A wspinałem się bardzo intensywnie właśnie w okresie lat 60., 70. Na przykład byliśmy pionierami wspinaczek zimowych w Norwegii. To może dziwnie zabrzmi, bo to kraj, który daleko od Alp leży, ale w tym ale kraju... Ale też ma piękne góry. Ale w tym kraju są góry i jest najwyższa ściana pionowa, nawet przewieszona w Europie. I tam byliśmy pionierami, otwieraliśmy tak zwaną eksplorację zimową, wspinając się tą 1100-metrową ścianą. Na przykład drogę francuską pokonywaliśmy w 1974 roku, którą Francuzi robili 21 dni, a my ją zimą zrobiliśmy w sumie w 18. Więc byliśmy takimi może nie wojownikami lodowymi, bo to taką nazwę potem otrzymali ci, którzy zimą jeździli na 8000-niki w 80 roku nasi, czy zdobyli Everest, prawda, Leszek Cichy i Krzysio Wielicki. Ale ja uprawiałem ten alpinizm taki właśnie dosyć ekstremalny, ścianowy. Mam za sobą pierwsze przejścia dróg, które są teraz w takich przewodnikach górskich i w Alpach francuskich, i w Alpach włoskich, i w Dolomitach, i w Norwegii, i w Karakorum, i w Himalajach. No, tak się ta moja przygoda z tym alpinizmem rozwinęła, że byłem też w Andach, w Ameryce Południowej, byłem na Alasce. No w sumie góry pokonały mi, myślę, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, 3 razy byłem w Pamirze, kawał mojego życia. Tak, piękne góry, piękne miejsca. Czy był czas na zwiedzanie tych krajów, w których położone są te wysokie góry? Czy był czas na poznanie kultury, ludzi? Starałem się to bardzo intensywnie robić. Wszędzie, gdzie byłem, starałem się zobaczyć coś, co było związane z tym krajem, z jego kulturą, z ludźmi. Pamiętam, że jak w Ameryce Południowej byłem też na jednej wyprawie speleologicznej w Kolumbii. Wylądowaliśmy najpierw w Wenezueli, więc wszystko, co się dało zobaczyć, to starałem się oglądać. Potem Peru, Cusco, te znakomite pozostałości po wielkiej cywilizacji Inków, świątynie Słońca, Księżyca, Machu Picchu. To w ogóle niezwykłe wrażenia i podziw nad tym, co ludzie potrafili przed nami, ci, którzy żyli przed nami, stworzyć. No genialne rzeczy. Jeżeli powiem, że na przykład bloki kilkunastotonowe były tak ze sobą połączone, że żyletki nie można było wcisnąć, prawda? Więc nie wiemy, jaki był sposób obróbki tego kamienia, prawda? No to fascynuje do dzisiaj. Konkwistadorzy potem tą kulturę unicestwili, prawda? W jakimś sensie ta zachłanność i przyjazd kolonistów z Europy, zniszczenie tej kultury inkaskiej. Dopiero teraz, no właściwie w XIX wieku odkrywane były te ślady, materialny dorobek Inków, miasta odkrywane, prawda? Tak jak i Machu Picchu, które jest pięknie utrzymane w tej chwili. Wszystko to, co się tam działo, to działa bardzo na wyobraźnię. I ja starałem się wszędzie, gdzie byłem, coś zobaczyć, coś mieć dla siebie. I myślę, że ten mój alpinizm to nie był tak zaszufladkowany, że ja tylko miałem takie klapki, tylko ściana, wspinaczka, tylko starałem się zawsze jeszcze poznawać kulturę krajów, w których góry są i dużo zwiedzać. Dlaczego o to zapytałam? Według mnie to, co malujemy, to obraz, to jest taka wypadkowa różnych zależnych.
pojmowania świata przez artystę, jego emocji, doznań i tego, co nas otacza w danej chwili. Jeżeli te wrażenia były związane z tym krajem, z kulturą, z innymi doznaniami niż mamy tutaj w Polsce, to te obrazy też są inne. Oczywiście no, nie sposób było nosić sztaluk w wysokie góry i malować z natury, więc ten system, styl malowania na pewno był inny. To, co widziałeś, zostało zapisane w twojej głowie, w twoim sercu. Tak, no ja może teraz tak przeskoczę. Tutaj za tobą jest ten obraz Ararat, Święta Góra Ormian, który jak na ironię losu jest ta granica poprowadzana, że znajduje się w obszarze Turcji, ale to jest góra niezwykła, wisi nad Erewaniem. A tutaj ja na obrazach nigdy nie maluję tego typu rzeczy. Na ogół nie znajdziecie na moich nie obrazach. Nie ma całkowitego pejzażu. Sam pejzaż, który nie jest zakłócany jakąś architekturą, jakimiś namiotami, jakimiś świątyniami i tak dalej, ale to są dwa przypadki, które temu przeczą. Ale ten z lewej strony właśnie Ararat jest o tyle interesujący, że to jest widok z takiej miejscowości z Warnoc. Byłem tam 3 razy na plenerach malarskich. W miejscowości Warnoc, która jest oddalona od Araratu jakieś 30 km. I tam Ormianie w VI wieku zbudowali przepiękną świątynię 40-metrowej wysokości. I potem trzęsienie ziemi doprowadziło do tego, że zostały tylko takie. Genialna architektura. Wrażenie robi nieprawdopodobne swoim kunsztem. To jest coś niezwykłego. Ja zresztą jestem zachwycony Armenią, ale to już jest tak na marginesie. Ale to ustułowanie też tej świątyni i góra Ararat, która jest świętą górą, bo w religii została zapisana złotymi zgłoskami i każdy z nas zna znaczenie góry Ararat. To połączenie rewelacyjnie spina się w całość. Boże mój, no na mnie to wywarło takie wrażenie, tam 2 razy byłem i jeszcze bym pojechał chyba 3 raz, bo to jest niezwykłe zjawisko. Zresztą góry dla mnie to jest taki teatr. Ja będąc, jak obliczyłem, to pewnie by się ze 2-3 lata zebrały tego mojego pobytu w górach, różnych górach, wysokich i niższych. I ja góry właściwie znam na wylot. Zawsze one zaskakują, ale wiem, jak wyglądają w opadzie śniegu, deszczu, kiedy są lawiny, kiedy są lawiny śnieżne, kamienne, pyłowe. Odsłaniają się zawsze w 100 różnych odsłonach. To jest dla mnie nieustający teatr, tylko zmieniają się sceny. I góry mnie zawsze frapowały. Z tym, że ja chyba malując te góry, pokazuję raczej ich urodę, raczej to, co mnie w górach zachwyca i no krótko mówiąc, to piękno gór. No. Staram się malować piękno gór, a nie górską jakąś, nie wiem, tragedię, czy coś, co jest jakimś, byłoby dla mnie ciężarem, gmatwanie się w taką przeszłość, która się wiąże ze złymi doznaniami w górach. Tak. Ja to jak gdyby odrzucam. Dotknęliśmy kilku tematów, ale tam wszystko po kolei. Na pewno symbolikę gór. Góra Ararat, Góra Tabor, nasz mnich, czy też śpiący rycerz. To wszystko ma swoje znaczenie. Zawsze dla zwykłego człowieka góry, zwłaszcza te wysokie, były niedostępne, były niejako przerażające, piękne, kiedy świeci słońce, ale kiedy są te zadymki, kiedy są śnieżyce, to piękno jednak troszeczkę przeraża, przytłacza zwykłego człowieka. Czy w górach czujemy się bliżej Boga? Czy czujemy się bliżej... Ksiądz Rogowski, siebie, bliżej drugiego człowieka. Ksiądz Rogowski też tak pisał, taki znany teolog, że stając na szczycie jesteśmy bliżej Boga,
a coś w tym jest. No, człowiek ma takie naturalne dążenie do tego, żeby wejść na szczyt, który widzi przed sobą. To jest taka potrzeba, która gdzieś tam w nas w środku tkwi. Ja mam za sobą też wysokie góry. Nie, tak jak mówię, nie uczestniczyłem w wyprawach narodowych na szczyty 8000, bo inny rodzaj trochę tego alpinizmu uprawiałem. No, ale byłem w Karakorum, byłem na 2 dziewiczych 7000-nikach, dosyć wysokich, jeden 7660 metrów, drugi 7400. I zresztą będąc na tych obu szczytach, popełniłem taką rzecz, a mianowicie uszyłem mniej więcej tej wielkości flagę ręcznie. Starałem się to zrobić biało-czerwoną naszą. I potem wyszło na mnie, że mam tą flagę wręczyć Janowi Pawłowi II. Jan Paweł II też kochał góry. Jaka była reakcja? Jakie było właśnie spotkanie? I to było najbardziej niesamowite w tym wszystkim, że padło na mnie i nie wiedziałem, jak tą flagę mogę papieżowi wręczyć. Wracałem przez Rzym, zmieniłem booking, poleciałem do Rzymu. W Rzymie tak chodziłem, kupiłem jakąś płytę winylową i tak mówię, nie wiem ani gdzie przenocuję, ani jak to się stanie. Szły dwie młode Polki. Okazało się, że to były dwie panie z Łodzi, z oazy z Łodzi. Podszedłem, przedstawiłem się, powiedziałem, że wracam z Karakorum, że mam takie zadanie. One mówią, dobrze się składa, bo papież jutro przyjmuje Słowaków z całego świata. Potem mnie zaprosił do jakiegoś internatu, gdzie one spały, bo to były wakacje, sierpień. I tak się rozwinęła między nami ta rozmowa, że one mi powiedziały, że rano muszę siąść metro, potem autobus i do Castel Gandolfo podjechać, bo papież był na wakacjach w Castel Gandolfo. I tak się stało, tak pojechałem. Na tej fladze napisałem taki tekst, który ćwiczyłem przedtem na opakowanie typu płyty winylowej. Nie wiedziałem przecież, że się z papieżem spotkam, ale już wcześniej musiałem to napisać, więc napisałem Ojcu Świętemu z okazji spotkania w Castel Gandolfo flagę, którą wynieśliśmy na 2 dziewicze 7000-niki. Napisałem, błąd popełniłem w Karakorum w Himalajach, czy w Himalajach Karakorum, nie ma takiego, że Himalaje osobny łańcuch, Karakorum osobny. Uczestnicy gdańskiej wyprawy i podpisałem Ryszard Kowalewski. Nie wiedziałem jak wręczę, ale już to miałem przygotowane. Byłem ubrany jak fircyk z konopi, dlatego że byłem w dżinsach, w takiej koszulce frotte, którą otrzymaliśmy na wyjazd na wyprawę, niebieskiej z kieszoneczką tutaj, broda czarna jak u taliba, jeszcze parę włosów na głowie miałem. W każdym razie jak wylądowałem przed tym Castel Gandolfo, przed tym pałacem papieskim, tłum ludzi i powiem to, co zawsze do końca dni swoich będę mówił, że jakby się przede mną droga otwiera. Mi nikt o nic nie zapytał, nie przeszkadzał mi przejść do bramy, nikt mnie nie sprawdzał, wszedłem na dziedziniec, na dziedzińcu już byli Słowacy. I takim rogalem ustawieni, ławeczka przykryta kocami, za chwilę pokazał się kardynał słowacki, Arturo Marii, oczywiście papież. I zaczęła się audiencja. Słowacy tam recytowali poezję Karola Wojtyły, tańczyli, śpiewali w narodowych strojach. No potem jest moment, kiedy się wręcza dary, więc ja wytrzymałem spokojnie, stojąc na końcu tego obważanka. Podszedłem, klęknąłem, ucałowałem pierścień papieski. Powiedziałem, że proszę Ojca Świętego, Polak zawsze się kręci. Ja też tak to zrobiłem, wracam z wyprawy. I miałem takie zadanie i nasza rozmowa trwa chyba dłużej niż z wszystkimi innymi uczestnikami, bo wypytał, kto był, jaki skład tej wyprawy i tak dalej. Bardzo był zainteresowany. Niesamowite wrażenie, prawda? Pozostaje niesamowite. Ja mu tą flagę wyciągnąłem i dałem. No dostałem oczywiście to wszystko, co wszyscy dostają, jak się spotykają z papieżem, czyli różaniec i zdjęcia mam, które robił Arturo Marii. Pięknie. No tak, coś, co się może przydarzyć i najważniejsze, że to zostało zrealizowane.
Jak wiecie, przecież Wanda Rutkiewicz, jak mu dawała ten kamyk, który z Everestu dla niego zniosła, to papież powiedział, dobry Bóg pozwolił nam tego samego dnia osiągnąć dwa szczyty, prawda? Ja Stolicę Piotrową, a ty Everest, najwyższy szczyt ziemi. Takie wspomnienia pozostają na długo. Tych wspomnień na pewno masz wiele. Byłoby o czym opowiadać młodemu pokoleniu. Mam nadzieję, że ta nasza rozmowa będzie wysłuchana przez wiele osób. Ryszardzie, ale byłeś też asystentem na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Miałeś kontakt z młodzieżą, przekazywałeś im swoją wiedzę. Później trzeba było jednak coś wybrać, zrezygnować w zasadzie z uczelni, bo wypraw było wiele, alpinizm wymaga poświęcenia. I no, skończyła się taka podstawa bytowania, bo wiadomo, że jakaś stała praca była. Wyprawy też trzeba finansować. Kto finansował twoje wyprawy? Więc ja na szczęście miałem trochę zawsze tak zwanego oleju w głowie i będąc artystą bardzo łatwo osiągnąć te niższe poziomy, czyli można wprowadzić swoje życie w takim kierunku, że się zapomina, jest nieustające bon vivant, prawda, wesołe życie, towarzyskie i tak dalej i zapominać o podstawowych... O prozie życia. O prozie życia, o tym, co może być potem, prawda. Ja jakoś miałem, mówię, trochę tego oleju w głowie i starałem się zawsze pracować. Ja wypracowałem emeryturę, to jest dziwne, ale i taką lepszą emeryturę niż moi koledzy artyści, a ponieważ działam w stowarzyszeniu, czy w Związku Polskich Artystów Plastyków od kilkudziesięciu lat praktycznie, to znam to środowisko, wiem jakie są problemy, jakie ma to środowisko problemy, jak żyją moi koledzy artyści. Nie mówię o seniorach, którzy klepią biedę. Byłem dwukrotnie wiceprezesem związku całego, byłem skarbnikiem tego związku. Ale ty mówiłaś o mojej pracy w tej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznej, aktualnie Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Musiałam wybierać, bo to był najlepszy okres w moim życiu, jeżeli chodzi o tak zwane uzyskiwanie dobrych wyników w tym alpinizmie. Musiałam wybrać albo kariera na uczelni, albo wspinaczki. Wybrałem wspinaczki, bo to mnie fascynowało. Ja poznawałem świat, ja ciągle gdzieś wyjeżdżałem. To jest po pierwsze. Po drugie, mówiłem o tej emeryturze. To jest bardzo ważne, bo w tej chwili Akademia Sztuk Pięknych w kraju, wszystkie szkoły wyższe, te artystyczne, plastyczne, to są akademie, produkują całe zastępy artystów. Ci artyści nie za bardzo sobie mogą radzić w życiu. W realnym życiu. I to jest ciężki kawałek chleba być artystą, a szczególnie teraz, kiedy każdy może być artystą. Prawda? Tak, to prawda. No, bo to nie ma tak, że my kiedyś byliśmy bardziej uprzywilejowani, ci, którzy kończyli te studia i dostawali tytuł magistra sztuki. W tej chwili nie. W tej chwili każdy jest artystą. Każdy może zostać artystą. Tak. No i dzieją się rzeczy różne. Ja w każdym razie, a szczególnie jak ktoś jest większym skandalistą, to jest bardziej znanym artystą. Tak bym to spuentował. Mnie to jakoś nie bierze. Ja pozostaję bardziej takim artystą w rozumieniu klasycznym może, że mnie piękno interesuje. Dlatego ja tak maluję. Jeżeli to się podoba, to się cieszę bardzo. Ale na pewno z tej mojej drogi nie zejdę i będę tak malował, bo to siedzi we mnie. Ja wspinałem się przez prawie 40 lat, a dalej jestem w górach, bo malując góry, to właściwie w tych górach jestem, prawda? Sobie wyobrażam, jak tam było, jak jest, jak może być. I chciałbym po sobie zostawić taki trwały ślad też w malowaniu, bo w górach zostawiłem po sobie trwały ślad. Zdobyte się no są w przewodnikach, to są już nazwy nawet polskie gdzieś tam zostawione. W Kolumbii byłem na Dziewiczym
pięciotysięczniku jaskinie mają polskie nazwy. Ale plany jaskiń znajdują się na Uniwersytecie w Bogocie, tak? W Archiwum Uniwersyteckim. Tak. Także tam Ryszard Kowalewski też jest znany. Jest no, rysowałem te jaskinie. Polskie nazwisko, Polska jest rozsławiona. Tak. No, staraliśmy się. Znaczy, fajnie jest, jak w życiu człowiek może robić coś z pasją. Jeszcze ma to szczęście, że udaje mu się to zrobić tak, że po sobie zostawia trwały ślad. Prawda? Bo to jest istotne. No, chciałbym tak samo w tym malarstwie górskim po sobie ślad zostawić trwały. Ale myślę, że zostawiasz, jesteś fenomenem wśród polskich artystów, bo rzadko który malarz, który maluje góry, maluje ze swoich doświadczeń, maluje ze ściany. To są inne doznania, tego, co inne górę. Emocje. Co to są całkiem górach. Inne to, emocje. To pewnie prawda jest, bo tak to jest. No ja w tych górach, tak jak mówiłem, pewnie z 2-3 lata spędziłem w sumie. Wyjeżdżając na wyprawy, to trwało nieraz 2-3 miesiące. Wyprawa speleologiczna pół roku. To tak by się nazbierało, prawda? No to myślę, że ładnych parę lat by się nazbierało tych wyjazdów z domu. Tutaj myślę, że wsparcie rodziny było też ważne, bo było do kogo wracać. Ktoś myślał ciepło. Ja teraz usłyszałeś taki temat rodziny, który jest bardzo interesującym tematem, a mianowicie ja mam odwagę, żeby powiedzieć o tym, że alpiniści są wyjątkowymi egoistami. Mają taką pasję, dlatego że są ciągle nieobecni. To trochę tak jak marynarze. I powiem tak, znaleźć partnerkę w życiu, czyli żonę, która będzie to jakoś spokojnie w miarę znosiła i akceptowała, jest bardzo trudno. Ja taką znalazłem, 44 lata za nami, 45 zaraz się skończy, ale były okresy bardzo trudne. Dlatego mamy tylko jednego syna, nie na przykład dwójkę czy trójkę. Ponieważ jak ja wyjeżdżałem, mój syn był natychmiast chory. A poza tym byłem świadkiem takich zdarzeń, kiedy nie wracał jakiś mój kolega z gór, a tutaj dwójka dzieci zostawała. I na przykład mój partner górski, Tadeusz Piotrowski, który napisał kilka pięknych książek górskich, zginął na K2, wspinając się z kukuczką, robiąc piękną drogę na południowej ścianie. Na K2 i schodząc poleciał i został w lodowcach drugiej góry świata. A druga córka mu się urodziła, jak już tatuś został w Karakorum, w lodowcu Karakorum. Tak, my mówimy cały czas o pięknie gór, zapominamy, że góry są też niebezpieczne. Bardzo. Stały się grobem dla niejednego. Dziesiątków, setek alpinistów i ciągle tak jest, ciągle tak jest. Aby przetrwać w górach, trzeba mieć dużo pokory wobec tych gór. Ja myślę, że trzeba mieć dużo pokory i dużo szczęścia. Dużo szczęścia. Ja miałem takie w Norwegii, wspinałem się zimą, byliśmy tam dwa razy zimą. Raz uratował mnie Tadeusz, bo spadałem. Bo wcześniej wspinałem się, zrobiłem nową drogę z kolegami świętej pamięci obydwaj na prawym filarze Brujart od włoskiej strony w Alpach Włoskich. I następnego dnia jeden z tych kolegów, Wojtek Wróż, zaczął lecieć, pociągnął mnie, ja na tej samej linii związanym jeszcze Janusza Mączkę. I oczywiście rozwalone kolano miałem, które mi się do tej pory rusza więcej niż każdemu z was. A oczywiście śmigłowiec mnie zwoził do szpitala w Szamonii. A króciutko, bo nasze ubezpieczenia w 1971 roku to były takie, że starczyły na jeden dzień pobytu w szpitalu mniej więcej, żeby zdążyli prześwietlić, założyć gips i następnego dnia musiałem szpital opuścić. Dzięki Polakowi, który Teddy Wodkonowicz, który miał tam znajomości w policji, wsadzony do karetki, żandarmeria z przodu jechała, tunele pod Mont Blanc, pod obóz, tam zagadali tych Włochów, bo się znali. Puścili mnie, podwieźli prawie pod obóz mieliśmy blisko szosy. Ale to były czasy, że jak się miało wizę do jednego kraju, to do drugiego nie było możliwości wjechania. Tak, zapominamy o tym. No. Wspinałeś się w czasach PRL-u, kiedy droga dla większości Polaków była zamknięta na zachód. No właśnie między innymi, to dobrze, że o tym powiedziałaś, to było takie okno
na świat dla mnie uprawianie tego alpinizmu, bo dzięki temu mogłem, a jak się dobrze śpinam, to byłem typowany na wyjazdy centralne i wyjeżdżałem. Ty pytałaś, jak to się stało, że ja wyjeżdżałem. Wyjeżdżałem w te góry wysokie, między innymi dlatego, nie biorąc udziału w wyprawach narodowych, że nasz klub sformalizował coś takiego, co się nazywa rusztowania wiszące. W roku 80 byliśmy pierwszym klubem w kraju, który to sformalizował i oficjalnie rusztowanie wiszące było uznawane za takie, które można stosować przy wykonywaniu różnych prac wysokościowych. I dzięki temu malowaliśmy kominy, biało-czerwone pasy, olkitowaliśmy bloki, czyściliśmy statki. Byłem Zieleniak w Gdańsku 3 razy. No tego typu prace wysokościowe wykonywałem i to nam pozwalało, mnie to pozwalało przez... Które były dobrze płatne w dobrze tym czasie. Były płatne i mnie to pozwalało przez 11 lat zarabiać pieniądze, z tego wiele lat opłacałem ZUS. Czyli a finansowaliśmy wyjazdy w góry wysokie sami. Nie musieliśmy... Bez dotacji jakiejś od dokładnie. Państwa. Nie, nie czekaliśmy to na takie... To jest ogromny szacunek dla Was, że... Na takie dotacje, na, jedyne co występowaliśmy to jeszcze za Gierka tam, żeby nam te $150 można było wykupić, prawda, i wyjechać. Więc to były bardzo ciekawe czasy. Ale staraliśmy sobie... Ale była na pewno niesamowita satysfakcja, że sami sobie poradziliście, wyruszyliście w góry. W góry niedostępne dla zwykłego, szarego Polaka i zrobiliście to sami, dzięki sobie. Jeszcze robiliśmy takie rzeczy, że umożliwialiśmy w małym bardzo zakresie, ale niektórym sympatykom gór wyjazdy też, bo ich dopisywaliśmy do listy naszych wypraw, żeby otrzymywali paszporty. Czyli jeszcze społeczna działalność. No tak, no coś takiego robiliśmy. Bo było naprawdę trudno, ponieważ pracownicy ambasad to nie byli nasi opiekunowie w tych państwach, w których byliśmy, tylko często potrafili donosić na nas. To tak mogę powiedzieć, bo ja się z takim czymś zetknąłem właśnie będąc w Karakorum, gdzie wezwany do Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu, tam podchwytliwie podpytywany, ale nie dałem się prowadzić w żadne oczekiwania tego ubeka, który mnie tam przepytywał i wyszedłem z tego obronną ręką, a poza tym będąc kierownikiem wyprawy wiedziałem, że trzeba się ubezpieczyć i nawet ci, którzy nam, ci z Doliny Hunzy, tragarze, którzy dźwigali nasze ciężary, jak nie umieli pisać, to stemplowali palcem i ja te dowody miałem, wypłat i tak dalej. No fajne życie, fajne przeżycia, takie bardzo, bardzo nietypowe. Ale wróćmy jeszcze do tych tragedii górskich. Samuel Skierski był twoim w zasadzie nauczycielem, był tym studentem, którego na ścianie zobaczyłeś sklarowaną linę, raki. Ja przepraszam ci, wchodzę w szczęście, ale właśnie Samek, bardzo utalentowany malarz, w 68 roku skończył studia. Ja się z nim spotkałem tak bliżej, w roku gdzieś 63 chyba, w 4 już pojechaliśmy i w Skałki, i w Tatry. I on miał mniej szczęścia. Właśnie, został w górach. Że on w 68 roku pojechał w Alpy Francuskie i tam lawina go zasypała na oczach oglądających tam ludzi. No i na ten Mont Blanc został przysypany lawiną. Tak straciłem jeszcze drugiego kolegę Andrzeja Dworaka, z którym się wspinał, niezwykle utalentowanego też człowieka, z którym się wspinałem w 72 roku w Norwegii. Też go lawina przysypała w Alpach Francuskich. Na oczach mojego drugiego partnera, Wojtka Jedyńskiego. Wśród twoich obrazów jest obraz przedstawiający Mont Blanc. Tam, na tym obrazie, oprócz tej niesamowitej rzeźby, ściany, są też kolory. No ja Mont Blanc wiem, do czego zmierzasz.
Ja go namalowałem później po tej tragedii, prawda? Tak. Bo tragedia była w 68 roku. Ja się nie mogłem z tym pogodzić, że on tam zginął. To jest taki. Bo on taki, był taki mój rzeczywiście taki nauczyciel, instruktor i tak dalej. Nie? I to mnie tak bolało. Ja nie wiem, wszedłem tam w tą czerwień taką, mówię, to krwawa góra ten Mont Blanc, bo mi zabrał dwóch partnerów. Bo my jako odbiorcy patrzymy na obraz i on u nas jest taki w pierwszym doznaniu naszym jest taki radosny. Bajkowe kolory są użyte, ale jego wydźwięk jest inny, jeżeli wejdziemy to tutaj mógłbym odnieść ten obraz 74 roku Mont Blanc i ten Broad Peak, gdzie zginęła nasza znakomita dwójka alpinistów. No, też się nie mogę z tym pogodzić. Szczególnie, że Maciej Berbeka, jak miałem wystawę w Zakopanem, on też Akademię Sztuk Pięknych skończył, podobnie jak i ja, i robił mi projekt plakatu i zaproszeń na wystawę. Słynny nasz alpinista, Maciej Berbeka. I tam był jeszcze taki Tomek Kowalski. Weszli na szczyt zimą, no i schodząc, Tomek nie był w stanie schodzić. Osiadł przy nim, nie odbiera telefonów od Krzysia Wielickiego, Maciej Berbeka, bo jako ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, jak gdyby czuł się, tak ja to odbieram, że czuł się zobligowany do tego, żeby trwać przy nim. I dopiero zaczął schodzić, jak tamten został na tym kamieniu, zaczął schodzić i sprzęt na 7400 chyba poleciał i już nie został nigdy odnaleziony. Natomiast następnego roku wyprawa brata Macieja, Tomka znalazła, tam go pochowali, w szczelinę został spuszczony, ale brata nie odnalazł, prawda? To są te tragedie górskie, straszliwe. One są, zresztą zawsze były, zawsze będą, bo jak się człowiek wspina w górach wysokich, a to robi, ma świadomość ryzyka, tak, że może z nich tak. Nie wrócić. Człowiek nie dopuszcza do tego, że sam może być ofiarą, prawda, w górach. Wystarczy błąd w sztuce. No tak Kukuczka, prawda, no, który miał koronę Himalajów, który na... Ja to lotce tak maluję, dlatego że to mnie wiąże jakoś tak bardzo mocno, emocjonalnie, bo tam i Kukuczka zginął, ale jeszcze kilku naszych kolegów, między innymi mój przyjaciel Czesio Jakiel z Sopotu, który był lekarzem wyprawy. I jakiego musiał mieć pecha, skoro nie zginął w ścianie, tylko idąc do obozu pierwszego, z bazy, co normalnie jest zawsze spacerem, bezpieczne, tak? Zawsze bezpieczne, tylko trochę do góry, poszła taka lawina, że jego porwała, rzuciła go kilkadziesiąt metrów i koniec. I po nim. No. Możemy mówić o przeznaczeniu, że każdemu jest przeznaczona jakaś droga i w jakiś sposób się kończy. Góry dają radość, zachwyt, piękno, ale i niestety przynoszą ból. Wielkie tragedie, oczywiście, wielkie tragedie. Ja myślę, że Broad Peak, który namalowałem, on taki jest też dosyć obrazem złowieszczym nawet bym powiedział. Kurczę. To jest taka, Broad Peak to są taki masyw niesamowity, kurczę. Dojmujący. No. I te wszystkie wspomnienia w zasadzie zostają gdzieś w głowie. Jakieś szkice były tylko robione, nieliczne. I potem po powrocie przelane to wszystko na płótno. Oczywiście mówię, że znając góry, to mogę je malować. No niektóre to zupełnie, no mnicha malowałem tam ponad 100 razy przynajmniej. Tak, ale jak Paul Cézanne, Górę Świętej Wiktorii. Tak, więc to jest taka sprawa, ale miałem też taki cichy plan malować ludzi gór. Ale to jest trudne do zrealizowania dla mnie, bo ja nie mam takiej umiejętności, jak ma na przykład Staszek Baj, który genialnie maluje portrety. Ja właściwie jestem w tym momencie. No, Twoje portrety są inne niż profesora Stanisława Baja, ale są, myślę, że inne, ale równie dobre. W portretach tych ludzi gór widać oczy. Oczy są zwierciadłem duszy. No tak. W tych oczach widać zachwyt górami, widać tą twardość charakteru, konsekwencje w dążeniu do celu.
to jest też trudne, żeby ludzi gór sportretować, przekazać takie doznania potencjalnemu odbiorcy. Także ale myślę, że to jest kawał dobrej roboty i trzeba. Dla tego, który maluje. No oczywiście, że tak. Trzeba to zadanie dalej kontynuować. Ja nie wiem, jak to zrobić. Ja chciałbym te parę portretów jeszcze domalować. No może zdążę. Tak zawsze. Poza tym jest bardzo piękny portret żony Alicji. Ale to też długo trwało, bo ja jej to zrobiłem dopiero ten portret. Jak chyba minęło 30 lat naszego ślubu, to dopiero pierwszy raz ją namalowałem. No. Ale za to jest konstruktywne. Ale za to ładnie to przedstawiliśmy, bo była uroczystość urodzinowa, stół zastawiony, było nas tam chyba 12 osób, ona w kuchni coś przygotowywała. Miałem z Indii taką bawełenkę piękną z jakąś złotą nitką tego. Zasłoniłem, ona nie widziała tego portretu, powiesiłem na ścianę, jak weszła, zrobiliśmy wernisaż tego jej. Totalne portretu. Zaskoczenie, zachwyt i łzy w oczach na pewno. No, spytamy ją dzisiaj. Tak, spytamy ją dzisiaj. Bo przyjechała razem ze mną. Tak, ale w oczach pani Alicji też widać taką niepewność, czy na pewno mój Ryszard wróci z tej wyprawy. No nie miała ciężkie chwile, szczególnie ja tutaj może jeszcze nawiążę do tego, jeżeli możemy, a mianowicie w tych czasach nie było satelitarnej łączności, prawda? I nie było kontaktu. Myśmy, tak, były wysyłane te wiadomości z Nepalu, trzeba było pójść na pocztę międzynarodową rozmowę zamówić. I wtedy informować kraj, co się dzieje. A nieraz trafiały, czy tam jakieś teleksy, trafiały wiadomości, gdzie wystarczyło, że pomyłka w nazwisku była i rozpacz w rodzinie, a to nie o tego chodziło, który został w górę. Takie były sytuacje. A teraz ja nawet powiedziałbym, że te wyprawy się stały, one straciły w ogóle to, co dla mnie było ważne, ten romantyzm przebywania w górach i osiągania celu w górach. Czyli jak myśmy jeździli w góry i nawet dostawaliśmy w tych latach 70. telefony takie jak cegła wielkie, to zostawialiśmy pod kamieniem, szliśmy w góry, się wspinaliśmy, wracając braliśmy pod kamienia, żeby oddać tam Rosjanom, prawda? W Pamirze tak było. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że teraz jadą w góry i cała Polska obserwuje, co się dzieje w tej bazie. Nie? Na bieżąco. Oni chcą być twarzami, oczywiście twarzami w telewizji, w internecie i tak dalej. Rozgrywają różne jakieś swoje sprawy, jakieś swoje niepowodzenia, frustracje. Piszą nieraz jeden przeciwko drugiemu. Siedzą i widzą swoją rodzinę, mogą rozmawiać, prawda? Czyli zajmują się totalnie innymi rzeczami niż powinni. Powinni skupić się na tej wspinaczce. Nasz cel był zupełnie inny. Góra to był ten cel i trzeba było wejść na tą górę, zrobić nową drogę, prawda? Nową drogę. Takie były. Jak ja byłem w Pamirze, to tak było. No. Chodziliśmy na dziewicze szczyty w Pamirze. To były niewielkie, bo Pamir nie ma takich, tam gdzie my byliśmy, Pamir Ałaju, to by 5600, prawda, szczyty. Ale kilka takich dziewiczych szczytów tam zrobiliśmy. To było fantastyczne, kurczę. Czy malujesz góry wszystkie, na które wchodziłeś, czy też nie, są takie, które chciałbyś wejść? Mam świadomość tego, to jest tak jak wszystkich dobrych książek nie przeczytasz, tak nie wejdziesz też na wszystkie góry, to jest niemożliwe. Nie interesowały mnie żadne tam korona Himalajów, korona Ziemi, bo to są takie rzeczy nie dla mnie. Natomiast ja sobie nawet wypisałem 50 najpiękniejszych, subiektywne zestawienie 50 najpiękniejszych gór świata i chciałbym je namalować. I tak jak tutaj pokazuje ten Stettin, to jest Norwegii za kołem polarskim góra. Piękna. Chciałbym taki gór namalować właśnie tak, żeby skompletować tą 50. Czyli jesteś jeszcze artystą niespełnionym. Ja mogę ci życzyć tego spełnienia, aby te obrazy dalej powstawały, były coraz lepsze. One są bardzo dobre, ale żeby ciebie zadowalały. Żeby kończąc obraz, żeby był ten zachwyt, powiedział tak, dobrze mi wyszło. Takiej satysfakcji ci życzę i na pewno dużo zdrowia, żebyś jeszcze trochę w góry te pochodził, pooddychał górskim takim świeżym, nieskażonym powietrzem. I
realizacji swoich planów. Dziękuję pięknie, ale tutaj trącę, że oddycham świeżym powietrzem tutaj w okolicach Janowa i w Janowie chyba. Tak, Janów rzeczywiście jest usytuowany na terenie pozbawionym jakiegoś wielkiego przemysłu, no więc tutaj przyjeżdżają turyści, aby doznać takiego resetu, uspokoić się, pokontemplować naszą przyrodę też specyficzną, są tereny pomorowe. Ja teraz jeszcze dwa słowa powiem. Mam szczęście do ludzi. Miałem ostatnio bardzo dobrą wystawę w Sokołowskim Ośrodku Kultury, a teraz trafiłem do Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim, gdzie spotykam się z absolutnie przeuroczymi, kochanymi pracownikami tej placówki. Tobie dziękuję za to, że tak pięknie prowadzisz ten ośrodek, że tu się tak wiele dzieje dobrego, że potrafisz to, co robisz, doprowadzić do takiego wysokiego poziomu. Ja wolę takie wernisaże, jak i takie spotkania, i takie wystawy, tak jak w Sokołowie, podejrzewam, identycznie tutaj w Gminnym Ośrodku Kultury. I te ziemie są mi bliskie, bo ja się urodziłem w Lublinie, w Zamościu ukończyłem liceum, lubelskie trochę znam. I jak ja tu przyjeżdżam, jestem u siebie. Ja tutaj naprawdę się dobrze czuję i te parę dni, które jeszcze mi zostaną, to poświęcę na zwiedzanie razem z Alicją pięknych zabytków ziemi, nie tylko lubelskiej, podlaskiej i tak dalej. No i myślę, że to mnie też tak pozytywnie nastawi do malowania gór, których jeszcze mi zostało trochę. Dziękujemy bardzo za tak miłe słowa. Ja dziękuję. Jestem naprawdę pod wrażeniem gościnności w Janowie Podlaskim, w Gminnym Ośrodku Kultury, już nie mówiąc o urodzie pani dyrektor. Dziękuję bardzo. Ryszardzie, my po prostu mamy taką jedną maksymę, której staramy się hołdować w naszym ośrodku, że kulturę tworzą ludzie. Ludzie są najważniejsi w naszym życiu. Tak jak wszędzie. Ze swoimi doznaniami, wrażeniami, talentem. To jest najważniejsze i dlatego tak pięknie u nas się dzieje. Poza tym mamy bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy nas wspierają. Mam nadzieję, że tak pozostanie. No i niech się rozszerza to grono, które wspiera. Tak, oczywiście. Bo kultura wspierana ciągle jest za słaba. No bo kultura była od zarania dziejów, jest i będzie, kiedy już nas zabraknie, ale to temat na inną rozmowę, no, tutaj już dotykamy filozofii. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie, za to, że odwiedziłeś nas, że są tutaj Twoje obrazy. Zapraszamy oczywiście na wystawę Twoją do Janowskiego Szefa Kultury, która będzie otwarta do 14 września 2021 roku i mam nadzieję, że wiele osób zachęcona być może naszą rozmową zechce zobaczyć te piękne i groźne góry. Dziękuję za ten miód, który mi wlałaś w moje serce. Dziękuję bardzo. Może jakoś mi się uda przetrwać w dobrej formie. Moim i Państwa gościem był Ryszard Kowalewski. Dziękuję bardzo.